Ohajo, ja jestem Tosyrko i zaczynamy drugą misję w Sniper Elite 3. Tutaj mamy taką małą informację na początek, by często zapisywać stan gry. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że czasami może się coś przydarzyć takiego niespodziewanego. Tutaj mogłem dobrać sobie jeszcze sprzęt, jaki mi był potrzebny, ale ja zostawiłem ten standardowy, ponieważ jest tutaj pistolecik, który tak jakby ma tłumik, a tutaj akurat to mi się najbardziej przyda. Ja już o tym wiem, że ten pistolecik tutaj jest dość przydatny. Ale mimo wszystko i tak zamierzam troszeczkę ich stąd pozdejmować. Najpierw muszę tylko wiedzieć, gdzie oni są. Zlikwiduję tylu żołnierzy, ilu mi się uda. Tam chyba chodzi. Może i nie. Okej. Ja pamiętam, że tam jest jakiś gość, który tam jeszcze się gdzieś kręci. O, tutaj jest siedzący. Muszę zaznaczyć praktycznie wszystkich, których uda mi się zobaczyć. Bo każdy żołnierz tutaj sprawia niemałe problemy. Jeżeli kogoś pominę, to mogę później mieć utrudnione zadanie. No ale w tej chwili to ja troszeczkę zeszłem z tej pozycji dogodnej. No tak, nic dziwnego, beczka wygląda na niebezpieczną, ponieważ wybucha. Jest tu ktoś jeszcze? Trochę mało ich zaznaczyłem. Ich tu więcej gdzieś się kręci, ale jakoś w tej chwili nikogo nie widzę. O, jest tam. W porządku. Tam na wieżyczce nie ma nikogo. Jeżeli nie ma gdzieś tutaj w okolicy jeszcze kogoś, to mógłby mi w pewien sposób przeszkodzić. O, tam jest. Wiedziałem, że gdzieś musi się jeszcze jakiś pan kręcić. Ja go widzę, ale nie mogę go oznaczyć w tym momencie. Okej. Okay. Oznaczyłem. Tam jest jakieś przejście, więc będzie można spróbować tamtędy chyba przyjść. Dobra, powiedzmy, że mam wszystkich zaznaczonych, których chciałem. I teraz zaczynamy zdejmowanie. Jeden po drugim. A mam taką możliwość, ponieważ tutaj jest zagłuszanie. Może nikt się tam nie kapnie, że ktoś będzie leżał. Brakuje mi tylko wystrzału. Naprawdę te filmiki wyglądają zajebiście. Chyba zdążyłem jeszcze podczas zagłuszania. Zerknijmy jeszcze okiem na mapę. Tutaj chyba nie ma żadnego takiego znaczenia, gdzie podejdę, czy jest jakieś takie miejsce do ukrycia się. Później chyba to będzie mieć znaczenie. Na razie możemy powoli kroczyć w kierunku
namiotu generała. Tutaj dostajemy kolejną informację, że przeciwnicy szukają nas na podstawie odgłosów i musimy się odsunąć, jeżeli nas zaczynają szukać. Ale tutaj wyeliminowałem tych chodzących gości, więc... Sekundkę. A więc kontynuujemy przyjemną rozpierduchę. Tego pana zlikwiduję nożykiem. Okej. To by było koniec eliminacji tego pana. Musimy go jeszcze przeszukać, bo on ma ważne informacje do nas. I wiemy, gdzie są następni generałowie. Zanim jednak tam się udam, przeszukam tutaj te namioty, ponieważ są tutaj takie fajne znajdźki i warto je zabrać jak najwięcej się tylko da. Ale chyba nie ma nic. Następnie rzucę okiem na mapkę. Z tego względu, iż powinienem dojść gdzieś tam, bo tam jest chyba takie miejsce do oddania strzału, a chciałbym to zaliczyć. Dlatego będziemy się powolutku tam przesuwać. Jeszcze mogę przeszukać tego jednego misia śpiącego, którego sam oczywiście załatwiłem. Klimatyczna ta gra jest na pewno. Tu ktoś kogoś zabija. Na razie nic nie widzę. Domyślam się, że ktoś gdzieś tutaj w którymś z namiotów jest. I mamy jedną znajdźkę, niemiecki pamiętnik, odbicie do bruku, które straciliśmy. O, już widzę kolesia, który tam łazi. Muszę na niego uważać. Tutaj ktoś się pozabijał chyba. Dyscyplina i posłuszeństwo. To chyba tych słyszałem. Generał bodajże się zabił sam. Poszedłbym chętnie tam, ale wiem, że tutaj jakiś pajac chodzi gdzieś. I należałoby mi go zdjąć. Okej. Okay. Ale tu jest jeszcze jeden. Irgendeine Spur von dem Schützen? Wir haben ihn in die Enge getrieben. Dobra. Wyeliminowany, więc nie będzie tutaj żadnych problemów więcej. I powoli będę zmierzał do tego punktu gniazda snajpera. Która jest tam z przodu. Bardzo ładne tereny tutaj są, właśnie takie nie zabudowania miejskie, tylko taka
dzika przyroda z odpowiednim kształtowaniem terenu pod tą grę, z kilkoma elementami zbudowanymi przez ludzi, żeby to lepiej wyglądało. A trapper will cover me in case of a sneak attack. Tam mamy przeciwnika i tutaj przydałoby się pułapkę postawić. Powinienem jakąś mieć. A może nie wziąłem. Ale zawsze mam miny. Dlatego położę tutaj jedną minkę. Drugą położę gdzieś kawałek dalej. I trzecią jeszcze dalej. Nawet jeżeli się kapną, że ktoś tu jest, to powinni na te miny wpaść. Na szczęście jest tutaj zagłuszanie. Problem... Okej. Jest pod całkowicie, więc może go nikt nie zauważy. Okej, muszę tu zepsuć tylko tą maszynkę. I wyeliminować tego generała, nie będę tutaj kombinował, bo przed chwilą też pokombinowałem i się to tragicznie skończyło. Czekamy na wybuchy, które teraz będą. Fuhuhu! Pośladek dostał. Wow. Okej. Ale widok. Pięknie to wyszło. Zaznaczę sobie teraz wszystkich ludków, których zobaczę. Spróbuję kogoś jeszcze wyeliminować. Wiedziałem, że teraz będą te wybuchy, więc mnie zagłuszy. Ua, piękne. Nice shot. Ale ktoś się zbulwersował. Mojego kolega zginął. Nie ma z kim przy ognisku posiedzieć. Okej. Ja sobie tu poszczelam, goście nawet nie będą wiedzieć, że to robię. Choć jakiś żółty okrąg jest, ale jeszcze mnie nie szukają chyba. Jestem incognito. Wybuszki. I kolejny leży. W pięknym headzie. Dobra. Musimy zlokalizować tego misia, co tam chodzi. On jest moim następnym celem, bo będzie mi przeszkadzał w tamtym miejscu. Słabo. Słabo, koleś, do ciebie, że cię tak trafiłem. Przyjrzyjmy się. Czy nie ma nikogo więcej? Z tej strony chyba już nie ma nikogo więcej. Są natomiast jeszcze z tej strony i tych też muszę jakoś wyeliminować. Ale muszę się odrobinę jakoś przemieścić, żeby nic mnie nie zasłaniało. I może spróbuję się położyć. O, i tu będzie taki dobre miejsce do tego, by zdjąć tego pana. Pięknie. Przez otwór w podłodze. Jest jeszcze jeden. Nie odzywam się czasami, bo muszę nasłuchiwać, kiedy te wybuchy się zbliżają. Jestem w stanie zlokalizować ten moment.
tego nie zastrzela, bo on chodzi tam za budynkami. Ale zaczekam sekundę, aż się przeniesie w inne miejsce. I będzie na odkrytej pozycji do strzału. Czyli gdzieś teraz. Tylko nie wejdź za filar. Bardzo ci dziękuję, że nie wszedłeś za ten filar. No dobra, skoro tutaj mamy tak odrobinę wyczyszczone, nie spodziewam się jakichś wielkich tłumów tu na dole, to mogę spróbować dojść do tego pierwszego generała, którego zlikwidowałem. I rzucę sobie jeszcze okiem na mapę. To są chyba pozycje strzeleckie, tak mi się wydaje i... I nie ma co przywiązywać w tej chwili wagi do tego, więc możemy powoli kroczyć naprzód. Wracając do tematyki filmów o snajperach, mogę teraz opowiedzieć o takim jednym filmie, którego tytuł brzmi W zasięgu strzału, gdzie jest kobieta, która ma męża zajmującego się produkcją broni. W sensie jest właścicielem takiej firmy. Aha, okej, tam jest koleś, więc muszę pójść jednak tam, bo on mnie zauważy. Zapomniałem o nim. I ten mąż tej kobiety, produkujący broń, jest jakby w pewnym sensie odpowiedzialny za śmierć pewnej dziewczynki. Znaczy, on jest odpowiedzialny za śmierć wielu ludzi, nawet tych tutaj żołnierzy, ponieważ stworzył na przykład tą broń, którą ja się posługuję, czyli taki ten typowy snajper. Co prowadzi do kolejnego jakby wydarzenia, gdzie ojciec tej dziewczynki, która zginęła w strzelaninie w szkole, postanawia wymusić na tych producentach broni zmianę przepisów. Zabronienie produkcji i tego typu rzeczy. I właśnie ten snajper, ojciec tej dziewczynki, który był w wojsku, wrócił, ma doświadczenie, postanowił zapolować tak troszeczkę na ludzi, w sensie zastawienia pułapki na tą kobietę, o której już wspominałem, która notabene ma kochanka, który jest aktorem w teatrze. A więc ten nasz główny bohater zasadza się na tego aktora, zakłada mu tam bombkę, taką działającą na dźwięk. Fajnie został, nikt nie widzi, że nie żyje. Zakłada mu tą bombkę działającą na dźwięk, że jak będzie za głośno, to wybuchnie. I ten aktor nie może wezwać pomocy. W tym samym momencie nasz bohater czyli snajper dzwoni na telefon komórkowy tej kobiety. Ups, tam jest koleś. O, tu można wskoczyć, fajnie. I oznajmia jej, że trzyma ją na muszce. Okej. Troszkę głośno się tu zrobiło. Dobra, tu chyba inkognito, bo tu chyba nikogo więcej nie było. Oznajmia jej, że może ją zabić w każdej chwili i ona musi spełnić jego warunki. Tym pierwszym takim warunkiem jest
to już musi się przykuć do budki z hotdogami stojącej w parku, gdzie będzie mógł ją całkiem dobrze namierzać. Następnie informuję ją, że w tej budce jest również bomba, więc jak spróbuje uciec, to ta bomba też wybuchnie, albo jak ktoś spróbuje podejść. Już się bałem. Zerknijmy na mapę. Aha, muszę się przedostać jakoś w tamto miejsce, więc pójdę tym takim kanionem. I z tego miejsca powinienem mieć zasięg strzału w te dwa punkty. Okej. Więc nasza główna bohaterka tego filmu jest jakby uziemiona i musi rozmawiać cały czas z tym snajperem. Problem polega na tym, iż telefon naszej bohaterki może się w każdej chwili rozładować. A jak się rozładuje... to nie ten rygmy mistrz. To również z nią będzie koniec. Którym do ja miałem iść? Tak serio? Tutaj chyba. Nie. Muszę się wycofać, czyli pójść w tamtą stronę. No, teraz idę ok. No i ta nasza bohaterka z nim rozmawia, dowiaduje się różnych historii o tym, jak to zginęła jego córka. Że on to chce zmienić. Że ma nikogo nie mówić. Ma nikomu nie mówić, że jest w niebezpieczeństwie. I tak cała historia biegnie. W tym momencie pojawia się jeszcze jakiś przechodzień, ona nam sprzedaje hot doga, potem pojawia się ktoś jeszcze i w rękach tego snajpera leży los wszystkich osób, które tutaj podchodzą do tej budki. Nagle podchodzi jakiś tam policjant, widzi, że ona jest przykuta, zostaje zabity, pojawia się inne służby policyjne, on tam szantażuje, że zabije kolejne inne osoby. Przychodzi jakiś dziennikarz, któremu ten snajper opowiada całą historię, ona też tam coś dodaje i to ma być taka jakby zmiana całego systemu. Na koniec pojawia się również mąż tej naszej bohaterki. Ona uświadamia sobie tam w pewnym sensie, że musi też swoje życie trochę zmienić, bo życie jest krótkie, a ma kochanka podobno, którego kocha. I co wyniknie z tej całej sytuacji, możecie się sami przekonać właśnie w filmie W zasięgu strzału. Bardzo ciekawa opowieść, nie tyle o takim snajperze w sensie wojskowym, lecz o takich normalnych losach człowieka, któremu zginęła właśnie córka przez to, że jest taki powszechny dostęp do broni. I można się zastanowić nad tym filmem, co my byśmy zrobili w takiej samej sytuacji. Mogę sobie tutaj poopowiadać o tych filmach, ponieważ mam tu dość długą drogę do przejścia. Oczywiście jest wiele sposobów na przejście tej misji. Można pobiegać szybko, porozwalać główne cele, ale akurat to jest taki klimat skradankowy troszeczkę i lepiej nie zaszarżować, ponieważ przeciwnicy będą nas szukać w miejscu, w którym nas usłyszeli, a jest ich tutaj masę. Jak widać na przykład tutaj. I nie chcę wszczynać jakichś niepotrzebnych, głupich alarmów. Zresztą tutaj też może być zaraz niebezpiecznie. Choć póki co nie widzę do końca jednego.